Cześć, witam wszystkich w salonie Dwa Kółka. Jesteśmy w Nakle nad Notecią, 30 km od Bydgoszczy, tuż przy obwodnicy Bydgoszcz-Piła. Nasz salon jest największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle, skutery, quady, crossy, rowery i sprzęt ogrodowy. Całą naszą ofertę znajdziecie w naszym sklepie internetowym na salon2kółka.pl. Pamiętajcie, wysyłamy towary, pojazdy, crossy, motocykle, quady na cały kraj, a sprzedaż ratalną załatwisz u nas bez konieczności wychodzenia z domu. Dzisiaj prezentujemy Wam kolejnego crossa. Jest to Apollo RFZ z firmy Extreme Ride. Model Apollo RFZ Jaguar, pojemność 125 cm sześciennych. Koła 17-14. Firma Apollo oferuje również crossy na mniejszych kołach. Mamy na kołach 14-12 model Gazela i mamy również na większych kołach Apollo Lizard na kołach 21-18. To Apollo Lizard też bardzo popularny ostatnio cross 250 cm sześciennych. Tutaj mamy typowego crossa na kołach 17-14. Odpowiednik XB38 z X-Motosa, czy też na przykład ostatnio otrzymaliśmy MZK125, też na kołach 17-14. Jaguar RFZ 125 występuje w trzech kolorach, w wersji czerwonej, pomarańczowej i zielonej. Wcześniej była jeszcze wersja żółta. Dla dzieci od 12 roku życia około 1,60 m wzrostu trzeba mieć, żeby na nim jeździć. Silnik czterosów chłodzony powietrzem, pojemność 125 cm sześciennych, moc 10,3 kW, czyli 14 koni mechanicznych, rozruch elektryczny i nożny, skrzynia biegów manualna czterobiegowa, koła 17-14. Hamulce przód i tył tarczowe hydrauliczne, łańcuch 428H, wymiary długość 1780, wysokość siedziska 830 mm od ziemi, maksymalna prędkość 60 km na godzinę, obciążenie do 90 kg i gwarancja 24 miesiące. To by było na tyle, jeśli chodzi o crossa RFZ Jaguar. Sprzedają się fajnie, a przede wszystkim dlatego, że w X-Motosie XB38 nie mamy lampy. A tutaj w Jaguarze mamy lampę i jest naprawdę to porządny sprzęt. Jeśli ktoś jest zainteresowany jakimkolwiek crossem, quadem, motocyklem, motorowerem, skuterem, rowerem bądź sprzętem ogrodniczym, zapraszam na salon2kółka.pl, tam jest nasz sklep internetowy. Zapraszam również na nasze media społecznościowe Facebook oraz Instagram, a przede wszystkim zapraszam na nasz kanał na YouTubie. Bardzo prosimy o subskrypcję, bardzo nam zależy na tym, żeby coraz większe grono osób mogło oglądać nasze filmy. My zaś ze swojej strony obiecujemy Wam, że na bieżąco będziemy pokazywali wszystkie towary, które otrzymujemy od naszych dostawców. Pamiętajcie, salon2kółka.pl. Wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj. Witam wszystkich, jesteśmy w salonie Dwa Kółka i dzisiaj chcieliśmy przedstawić Wam motorowery, jakie posiadamy obecnie w sprzedaży. A więc po kolei. Motorowery mamy z różnych marek. Mamy motorowery z firmy Junak, Barton, Zip i Romet. I po kolei je omówimy. Romet Ogar 202, czyli popularny Ogar. Oczywiście wszystko są motorowery, więc nie będę w ogóle wymieniał pojemności. Kolejny to Junak RAV 50 w kolorze zielonym. Kolejny to Barton Sprint. I tutaj Barton Sprint Sport RS w kolorze czarno-czerwony. Kolejny pojazd to WS50.
W zeszłym roku został on przemianowany na Harta 50. To jest pojazd z firmy Romet. 50 z firmy i kolejny RAV 50 w kolorze czarno-bordowym. Tutaj mamy Rometa ZXT50. To jest pojazd z firmy Romet i kolejne motorowery. Junak 905 w kolorze czerwono-czarnym, Junak 906 w kolorze czarno-czerwonym, dalej Barton Sprint RS w kolorze czarno-zielonym, kolejny pojazd Junak 902 w kolorze bordowym oraz Barton Sprint. Barton Sprint to jest pojazd odpowiednik Junaka 901. Kolejny Barton Sprint w kolorze niebieskim i RAV 50 w kolorze czarny mat oraz grafitowy mat. Dalej mamy Junaka 905 w kolorze niebieskim oraz Junaka 902 w kolorze grafitowym. Kolejny motorower to Hart 50 w kolorze biało niebieskim, to jest nowość od Rometa z ubiegłego roku. To jest przemianowany WS50 na Hart 50 w innym malowaniu. Kolejny motorower to Barton FR50 w kolorze czarno-limonkowym, odpowiednik Junaka 905. Tutaj jest nowość od firmy Barton Cafe Racer w pojemności 49 cm, czyli motorower. Przypominam, że też był Cafe Racer w silniku 125, a tutaj mamy w 50. Kolejny to Romet Ogar w nowym kolorze, który pojawił się w ubiegłym roku. Jest to kolor zielony, Ogar 202 w kolorze zielonym i obok w kolorze niebieskim. Kolejny pojazd to Barton Fighter w kolorze czerwonym oraz Romet ZXT w kolorze zielony. Dalej mamy Hart 50 w kolorze czarno-niebieskim oraz Volcano, Barton Volcano, motorower odpowiednik Junaka 902 w kolorze bordowym. Kolejny pojazd to Romet Ogar 202 w kolorze czerwonym oraz Barton Fighter w kolorze niebieskim. Dalej mamy Barton FR50 w kolorze czerwonym oraz Barton FR50 w kolorze niebieskim. I dalej Bartony Sprinty w kolorze czarnym oraz Romet Hart w kolorze srebrnym z niebieskimi dodatkami. I tu mamy jeszcze trzy sztuki najmniejszego motoroweru w kolorze bordowym, w kolorze szarym i w kolorze czarnym. Witam wszystkich w salonie Dwa Kółka. Zaprezentujemy teraz motocykle, które posiadamy obecnie w sprzedaży. Tutaj z nowej dostawy stoją Bartony Blade R w pojemności 125. Bardzo ładne ścigacze, chłodzone cieczą. I zaczynamy od tej strony. Mamy Junak M12 Cafe. To jest wersja z czerwonym paskiem, M12 Vintage Junak, to są wszystko pojemności 125. Dalej Junak 121 w kolorze grafitowym oraz Barton Classic w kolorze bordowym. Tutaj mamy K125 w kolorze srebrnym oraz Junak M11. To jest jednoosobowy pojazd, M11 Cafe. Dalej mamy Junak M14,
oraz Junaka M15 w kolorze żółtym. Tutaj jest M12 Café w kolorze czarnym, on ma takie obramówkę w kolorze pomarańczowym, oraz Junak SC125 w kolorze czerwono-czarnym. Tutaj mamy K125 w kolorze czarnym oraz VZ5 Pro w kolorze zielonym. To jest pojazd z kuframi. Kolejny pojazd to ADV125 z Rometa. Mamy w wersji grafitowej oraz w wersji zielonej. Dalej mamy ProX TRS125 w wersji czerwono-białej oraz niebiesko-białej, ścigacz od Zipa. Kolejny pojazd to jest nowy kolor, który w tym roku dotarł, to jest w kolorze bordowym, tutaj w kolorze grafitowym i w kolorze czarnym Soft 125. ZX125 w kolorze czarno-czerwonym. Tutaj ZXT125 w kolorze grafitowym oraz VZ5 z kuframi. To jest VZ5 Pro, to jest ten z szybką z przodu. Dalej to 25 Junaka 500, przepraszam, Junaka 125 z Romem. SMB 125 przy czym w kolorze wyżej. Są takie cafe racery, można by było nazwać. Potem Torku Devil w kolorze czarnym oraz Crumbler 125 w kolorze zielonym i srebrnym z firmy Zip. Tu kolor zielony i tu srebrny. Spodziewamy się teraz dostawy z firmy Barton. Dojedzie do nas Classic 125 w kolorze czarnym oraz Hyper w kolorze czerwonym i w kolorze zielonym. Prezentujemy teraz Crossy 250, jakie posiadamy w sprzedaży. Zaczynamy od nowości, tego nie mieliśmy na salonie, Barton NXT250. Oczywiście wszystkie prezentowane Crossy to koła 2118 i silnik 250. Dalej MZK250 z firmy Barton w nowym kolorze, czarnym, bo poprzednio był tylko kolor żółto-niebieski. Kolejny to jest nowość w naszym salonie, pojazd Kayo, również 250, Dirt Bike K2 Enduro z firmy Kayo i obok T4, model też Kayo, Dirt Bike Enduro z firmy Kayo. Dalej MZK250 w kolorze żółto-niebieskim, tylko że to jest Mikilon z Extreme Ride z lampą z przodu, a tu mamy MZK250 z firmy Barton, w kolorze żółto-niebieskim. Kolejnym crossem jest XB39, najbardziej popularny cross z X-Motosa i najmocniejszy. Dalej mamy Apollo Lizard, również 250 Apollo z kołami 2118 oraz dwa kolory X-Motosa XB88 w kolorze pomarańczowo-niebieskim i w kolorze niebiesko-niebieskim.